Powiem trochę w sloganie skoczków, że mnie tak spięło w środku, że myślałam, że mi nogę po prostu roztelepię na boki i nie wiedziałam, w którą stronę mam iść, co mam robić. Naprawdę takie emocje towarzyszyły temu tańcu. Że... Jednak stres potrafi zjeść tutaj na odcinku. Zdecydowanie. Dlatego ten program jest tak wyjątkowy. No tak, tu masz rację. Tomasz, właśnie jak ty możesz pocieszyć Justynę, bo jednak jurorzy nie szczędzili słów krytyki. Ja codziennie mówię, że ona nie musi umieć tańczyć, że nie musi być tancerką. Ona i tak przekroczyła swoje granice, i że tu weszła na ten parkiet, zatańczyła od początku do końca. Nikt nie wie, ja nie wiem, czy ty się pomyliłaś, sama to mówi, ale ja jestem zadowolony, to o to chodzi, żeby właśnie ona po prostu próbowała nowych rzeczy i przekraczała te własne granice. I fajnie, bo z uśmiechem na twarzy idziemy do przodu. Następny taniec na pewno będzie dużo lepszy, bo taniec standardowy, mam nadzieję, że to będzie, który się Justyna czuje jeszcze lepiej. Z odcinka na odcinek będziemy się rozkręcać. Nie poddamy się do końca. Justynko, byle do finału. Tak jest. To jeszcze Justyna, tylko na koniec powiedz, jak ty zareagowałaś na te oceny jurorów i co możesz im teraz powiedzieć, żeby już wiedzieli w przyszłym tygodniu, że ty wcale nie zasługujesz na takie ostre oceny. Znaczy, co tam, wiesz, trochę przykro mi się zrobiło z tego powodu, że na widowni siedziały dzieciaki i nie do końca musieli o niektóre kwestie poruszać, ale no, co zrobić? Widocznie ktoś tutaj... W przyszłym tygodniu Tomasz mocno trzyma w ramionach i będzie dobrze. Tak jest. Będzie cool.